operatorzy kamer, tak ich nie po prostu już w poważaniu mają, że im nie wyłączyli głosu na przerwie, proszę Państwa. Jest 8 lipca 2015 roku i zazwyczaj jest tak, że w czasie przerwy operatorzy wyłączają oczywiście głos, a teraz leci nagranie, więc nagramy tą przerwę. I to jest efekt JOW. I oto Szczynukowiczowi i Kukizowi i tej całej bandzie żydowskiej judeopolonii z Ameryki o to chodzi. Żeby JOW-y zabetonowały Sejm, bo Sejm wygląda inaczej. Tutaj widzicie Państwo, dwa razy tyle ma Platforma co PiS. Jakby opozycja, nie? Czyli dwa razy tyle ma partia rządząca co opozycja. I to jest nienormalna sytuacja, absolutnie nienormalna, którą spowodowały w 2011 roku właśnie ordynacja wyborcza według zasad JOW. A w Senacie jest 207 Platforma, 157 PiS, to ten ciemny granat, i mniejsze partie. Czyli tu jest jakiś pluralizm, powiedzmy. Natomiast JOW-y powodują całkowite zabetonowanie. I nawet jeżeli teraz Paweł Kukiz będzie udawał, że oni mogą mieć wpływ na ten JOW, to jakim cudem, proszę Państwa, w ciągu 2 miesięcy do października, bo został praktycznie sierpień, no wakacje, wrzesień i potem już październik, byliby w stanie wypromować 100 osób. 100 osób, bo na tej mapie widzicie Państwo, jest 100 okręgów JOW. Wrocław jest, ja jestem nim zainteresowana, okręg numer 7. Wrocław jest podzielony na dwie części. I z tych 100 okręgów, z każdego jeden senator, jakim cudem można by wypromować 100 osób antysystemowych? Thank you.
Lewica nie miał skrupułów, uchwalił tą ustawę eugeniki na szkle, cywilizację śmierci. I Episkopat Polski, moim zdaniem, powinien ekskomunikować tych, zagrozić ekskomunikom, tym posłom, tym senatorom, albo przejść po prostu do działania, bo w tej bandzie Żydów na Wiejskiej naród polski ogłupiały propagandą medialną w TVP i innych żydowskich telewizjach. Nie dał takich kompetencji.